Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie w Dinosaur Fossil Hunter. I tam by się przydało jeszcze Simulator tak naprawdę dorzucić, bo to jest alpha build, demo wersja gierki, która możliwe, że niedługo właśnie pojawi się już w pełnej wersji na Steamie. Oczywiście jest to kolejny z symulatorów, bardzo podobny do tych, które już graliśmy. Najbardziej podobny chyba do Treasure Hunt Simulator, coś takiego, tak mi się wydaje. Dzisiaj w innej formie nagrywany, bo ja ten film nagrywałem, można powiedzieć, już wczoraj odcinek, ale mi coś ostatnio po aktualizacji Windowsa się OBS posrał, co mogliście też zauważyć na innych odcinkach, że w którymś momencie gdzieś pourywało mi audio i nie pasowało niestety do filmów, a wczoraj nagrałem 5 filmów, z czego i tak 3 puściłem, a 2 poszły out. Mam nadzieję, że tutaj jak dorzucę jeszcze jedno audio nagrywane innym jeszcze programem, to dzisiaj wszystko zadziała, mam nadzieję. I bez kamerki może też zadziała, albo nie będzie widać przynajmniej desynchro. No, także dzisiaj zagramy sobie w tę gierkę. Oczywiście, jeżeli ona wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, zostawić suba na kanale, oczywiście wpaść na Instagrama, fanpage'a, no i na G2A z linku podanego w opisie pod filmem. O co chodzi w gierce? Będziemy kopali, będziemy odkrywali kości jakichś dinozaurów, no i będziemy je tam preparowali odpowiednio, także będzie to mocno dłuższy gameplay, to już mogę wam powiedzieć, bo nagranie pierwszego niecałego odcinka nawet zajęło mi 50 minut ponad ostatnio, a to nie był nawet cały, można powiedzieć, także to już jest i tak szybciej dzisiaj będzie. Oprócz tego ta gra sugeruje nam, że jest też Spin Tires a little bit, że tak powiem, bo też jest farming symulatorem troszeczkę. No ta gra to jest kilka rzeczy naraz, można powiedzieć, złożonych, tak bym powiedział. Bo normalnie mamy jazdę samochodem, mamy jazdę po jakichś wertepach, po jakichś nierównościach. Mamy właśnie, jak widzicie, to, że musimy, bo w ogóle musimy najpierw dojechać do naszego stanowiska archeologicznego, na którym będziemy wykopywali te rzeczy, nie? Ale zanim to zrobimy, czeka nas po prostu kilka takich symulatorowych, typowych rzeczy do wykonania, właśnie coś w stylu, o, masz tutaj drzewo, które zagradza ci na drodze. W ogóle musisz podjechać do tego miejsca, to nie tak, że cię rzucimy i wiecie, to będzie łatwa giereczka. O, nie mogę teraz wyrzucić tego drzewa. Halo drzewo, let me out, poproszę stąd. No, możemy dyferencjał tutaj zmieniać, będziemy musieli zaraz zmienić przełożenia dyferencjału. Oczywiście to ten samochód się nie niszczy za bardzo, ale patrzcie jak on jeździ w ogóle, nie? O, i tutaj cyk, B i dyferencjał wrzucamy. There is a slimy mud ahead of you, press B to lock the differential and turn on V4 drive to make your way through. Okej, no proszę bardzo, dyferencjał tutaj zamknięty, otwarty, cyk, cyk, cyk i lecimy, proszę państwa. Powiem wam, że jest pierwszy raz troszeczkę lepsza pogoda u mnie w Przemyślu tutaj od tygodnia, no bez kitu, cały tydzień pogoda do dupi była. Dzisiaj też tak trochę chłodniej się zrobiło, ale patrzcie na to, 1 czerwca, dla was pewnie już drugi, także w ogóle wesołego dnia dziecka, czy coś, spóźnionego, ale no dla was to może nawet później, bo nie wiem, kiedy ten film się pojawi. Ale kurde, no 1 czerwca, długie spodnie, bluza i chłodno dalej. No przynajmniej kamienie, które będziemy musieli usuwać sobie z drogi, to przynajmniej one same sobie znikną, to jest plus. Ogólnie widzicie, ja ten gameplay nagrywając drugi raz, myślę, że on nie będzie już trwał 50 minut. Albo jeżeli będzie trwał 50 minut, to bez kitu skończę wszystko w nim robić, bo tam nie skończyłem wszystkiego, Jezusku. Ale mi tu kamule poleciały. Dobra, jeszcze ten kamul do rozwalenia i chyba that's all for today with this kamulce. Okej, okay. No podjedź! Jezusku, no ten samochód ma problem, żeby podjechać, no w ogóle, żeby ruszyć tutaj. Dobra, ale my skończyliśmy odblokowywać sobie drogę, wiecie, to jest też taki trochę samouczek, więc ja zgaduję, że... No co jest? A, ręczny sobie zaciągnąłem, okej. Okay. Ja zgaduję, że na kolejnych wykopaliskach już nie będziemy musieli za każdym razem, nie wiem, sobie usuwać z drogi kamieni czy drewna. No mam wrażenie, że to tylko tutaj taki właśnie na samouczek będziemy musieli zrobić dosłownie wszystko, żebyśmy później wiedzieli po prostu w razie W, że istnieje taka opcja. Dobra, ustawiamy sobie samochodzik i budujemy nasz... I budujemy nasze stanowisko też, można powiedzieć, archeologiczne kolejne. Mamy jakąś kopareczkę.
A, spację muszę trzymać teraz, żeby nam się to zrobiło. Zamkniemy sobie ten had, żeby nam nie przeszkadzał. Jak słyszycie, oczywiście ja przez nos tutaj mówię, bo alergia mocno. Okej, okay, patrzcie, coś takiego nam się buduje. O, ale pięknie to wygląda. Czad, no świetnie, no rewelacyjnie bym powiedział. Dobra, możemy spalić wroty ze samochodu. M, żeby otworzyć ten. Excavation workflow, we've got information that the perimeter is already secured and you can start the search right away. You are well prepared for the job, your equipment is GPR, then you can scan the ground with a shovel and plaster to secure your findings. Czyli tak, musimy sobie, od razu wam to powiem, musimy sobie wziąć GPS-ka, GPS-a, GPS-ka, to jest to, przeszukać tym teren, żeby znaleźć po prostu skamieliny, takie no, no skały, które będziemy musieli rozdupić później i znaleźć dobre rzeczy. No powiem wam tak, jeżeli ta gra się nie zmienia za każdym razem, to ja wiem, gdzie to już jest. I to było tu, o, tu będziemy mieli kilka takich kawałków do wykopania. One ogólnie wyglądają na takie brązowe jakby kamyczki. I tu był chyba jeszcze jeden, tak dalej. W sensie jeden był tak osobno, jakby pamiętam. O, tu był jeden, dobra. To możemy ogólnie zaznaczać w ten sposób, nie? Jakby cyk. O, tak. No, nie chciałem aż tyle tego oznaczyć, tak na dobrą sprawę, ale... Ale ten, dobra, wyrzucamy to, bo to powinno być wszystko. Tak mi się wydaje, wcześniej już to robiłem. Także ja tutaj na pewniaka, cwaniaka. Oczywiście gra może tam czasem, wiecie, może mogą być jakieś czasem dropy FPS-ów czy coś. Ale to jest, myślę, zrozumiałe, jak to jest alfa demo build, nie? Więc ta gra może mieć jeszcze, zresztą nawet chyba twórcy na początku rzucili informację, że ona może mieć bugi, jakieś tego typu rzeczy. No bo jednak jest to dopiero jakiś tam początek, start giereczki. Oni ją dopiero robią, więc dobra, nie to. Kopiemy, proszę państwa, w takim razie. Chyba w dobrym miejscu kopię, no mam taką nadzieję. Mi się wydaje, że te kamyczki to już będą te. Musimy trzy znaleźć, powiem wam. Jak znajdziemy trzy, to będzie git, bo widzieliście, mamy trzy pudła do wypełnienia, więc musimy trzy kamyczki znaleźć z pozostałościami jakimiś. Tutaj, okej, tu są kolejne kamyczki, te brązowe to są właśnie to, co nas interesuje, tak by the way. Zwykłe takie kamyczki białe nas nie interesują. Dobra, cyk. Tutaj jest jeszcze a ten to co, se wisi w powietrzu, czy o co chodzi? Dobra, cyk, cyk. Cyk, ten nas chyba obchodzi, jeden też. Ja mam nadzieję, że one tak se wisieć w powietrzu w nieskończoność to nie będą, nie? Czemu on wisi w powietrzu? Nie chcę tego egzaminować, kamienia. Dobra, od razu egzaminujmy. O, tu jest coś, tu coś jest. You found the fossil, secure the finding in the plaster. Ok, czyli teraz bierzemy plaster i musimy to secure se zrobić. Patrzcie na to, to wygląda tak. Proszę was bardzo, także jeden mamy już znaleziony, jeszcze dwa kawałki takie musimy znaleźć, na których będą pozostałości. No ja pamiętam, że to tylko trzy były, zresztą no, no sprawdzałem wszystkie kamienie wtedy, ale teraz to już wiem, że to trzy tak samo jak są trzy po prostu te, tutaj nic nie ma prawdopodobnie, jak są trzy skrzynki, nie? Więc no musiało być chyba więcej skrzynek, żeby było tego więcej naprawdę. Ciekawe, czy to randomowo się pojawia, czy na tych samych kamieniach. To mnie też ciekawi. Dobra, cyk, okej. Teraz tak, kolejny kamyczek, sprawdźmy sobie. Muszą być takie wystające dzinksy jakby, nie? Takie wystające jakieś kości czy coś i wtedy można określić, że ten kamyk jest tym, którego poszukujemy. Dobra, tego nie możemy wyjąć, ten możemy wyjąć. Lecz na tym prawdopodobnie też nic nie ma. O, tam już widzę, na tym jest część, więc ten musimy zdecydowanie teraz wyjąć. Okej, ten można normalnie już wyjmować. I jeszcze gdzieś tu zapewne coś będzie. Bo tu jeszcze nam ze trzy takie kamyczki zostały, jak widać, albo cztery nawet. No fajnie, jakby ten wypadł, okej, super. Czy teraz ten, i na tym już widzimy, że jest fosil. Okej, dobra, super. I teraz 6. Nakładamy na to plaster. Cyk, 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 pyk, 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 pyk. Widzimy, że tutaj mamy to na maksa. Już mamy 2 i jeszcze jeden plaster nam jest potrzebny.
Jeszcze jedną tą potrzebujemy zgarnąć. Na to w powietrzu, to jak rozumiem, to będzie tak w nieskończoność se wisieć, nie? Dobra, no. No mam nadzieję, że któryś z tych kamyków jednak będzie posiadał te pozostałości z kamieliny. Jakieś fosila, no nie, to nie. Od razu to odpada. No, wyrzuć to. Okej. O, to ma. Dobra, znaleźliśmy na szczęście. Nie musimy więcej szukać. Nie musimy tam tego wykopywać. Bierzemy plaster, ładujemy to w plaster. To jest co? Plaster to jest gips? Czy coś takiego? W jakiś gips to po prostu pakujemy chyba, nie? No i teraz idziemy z tym tak naprawdę. Pakujemy to do skrzynki. I zaraz będziemy skrzynki pakowali i będziemy sobie z tym wyjeżdżali. Także cyk, szybko skaczemy. To w tych symulatorach, mówię, pierwszy odcinek nagrać, ogarnąć jak to tak naprawdę działa. Wiecie, 50 minut, wszystko na spokojnie. A za drugim razem podchodzę do tej samej misji od razu. Patrzcie, ja się uwinąłem z tym w 11 minut. Ja na tamtym odcinku pewnie, nie wiem, do 30 minuty tutaj siedziałem, tak coś czuję. Do tego momentu, czytając wszystko, a ja już to wiem, no. Może wy nie dowiecie się wszystkiego tak jak z tamtego, no ale zdecydowanie dla mnie lepiej już to ogarnąć, nie? Będziecie też wiedzieli. Jeżeli coś się chcecie zapytać lub dopowiedzieć, to śmiało w komentarzach możecie to robić. Teraz musimy bagażnik otworzyć i pakujemy to do bagażnika tak naprawdę. Także cyk. Jedno zapakowane, drugie do tyłu do bagażnika i trzecie na daszek, zaraz se wleci. I palimy stąd wrotki. Jak się stąd paliło wrotki, tak by the way. Musimy sobie tablet odpalić, prawdopodobnie. No fajnie, fajnie, czym się tablet odpalało? Muszę sobie przypomnieć, tym, mapa. Musimy wyjechać teraz, tak. Kazali nam sobie zaznaczyć. Mi się wydaje, że prawym się zaznaczało, tak. Czyli musimy wejść znowu do samochodu, znowu dojechać do tamtego punktu i tak naprawdę wracamy wtedy do muzeum. I tak naprawdę chyba po prostu tutaj zrobię pewnie jakieś cięcie i będziemy się widzieli zaraz. No, jakby ktoś się zastanawiał, na czym polega Spin Tires, to jest takie Spin Tires wersja dla dzieciaczków, nie? Takie, kurde, przejedź sobie, no, prawie nie przejechałeś. Wow, zablokowałeś dyferencjał. Wow, ale jesteś dobry zawodnik. W Spin Tires byś nie przejechał 5 metrów nawet. No, taka wersja tutaj. No i proszę państwa, tak, dojeżdżamy sobie do obozu. Musimy po prostu, bo musimy jeszcze wyjąć po prostu teraz te paczki, wrzucić je tutaj, żeśmy je tak jakby, wiecie, wysłali stąd po prostu. Na dobrą sprawę mogliby to już uprościć jeszcze, ale to nie jest takie złe, okej, to akurat nie idzie szybko zrobić. I w tym momencie możemy właśnie otworzyć sobie tablet i przejechać sobie dalej. Travel możemy dać tak i go to the museum, yes, ja też chcę do muzeum z tym pojechać. I teraz, proszę państwa, tak naprawdę zaczynamy drugą część tej gry, bo pierwsza polega na tym, że musimy tropić te ślady archeologiczne i je zbierać. Ślady tak naprawdę już przekształcać na coś konkretnego. A dokładniej na tutaj, o, musimy te trzy części ogarnąć. Ja ogarnąłem, powiem wam, że wcześniej na nagraniu te części. Ile z tym jest zabawy? I o dupie, czat, naprawdę, i o dupie. Możemy więcej tych kamyczków tam rzucić? Nie. Dobra. I teraz tak, proszę państwa, zaczynamy zabawę. Enter the station. Na razie szybko w miarę to pójdzie, bo będziemy mieli cięcie tego gipsu, żeby to wyjąć. Cyk. Patrzcie, to jest ok. Ja będę mówił, które to są w miarę ok, bo są w miarę szybkie, a które nie są ok. Tam to było ok. To już jest trochę tak średnio ok, bo chwilę nam zajmie tak naprawdę. Nie wiem, czy możemy to jakoś przyspieszyć tak naprawdę. To akurat, nie, moim zdaniem, mogliby troszeczkę przyspieszyć ten młotek. Szczególnie, że o nim troszeczkę musimy tu bić, a to nie wiem, od czego zależy, czy on jest taki szybki, czy nie jest taki szybki, tak naprawdę. Okej, nawet to, teraz nie wiem, czy ja mam jeszcze bić tym młotkiem, czy nie, no próbuję bić, tak naprawdę, na ślepo. Okej, mamy to, super. Prawie, dobra, jeszcze nie mamy, teraz mamy. Spacja to place bones onto the table, no okej, no, musimy przytrzymać spację, dobra, hold, spacja jest. Super, teraz przechodzimy do kolejnego stanowiska.
O, to może będzie trochę łatwiej. No i teraz, o, i to jest bardzo żmudne. Bo będziemy czyścić te kości, a ich się tak szybko wcale nie czyści, je trzeba z każdej strony. Można, mogliby już to zrobić, że z jednej strony wystarczyło czyścić te kości. Szczególnie jak są takie z wgłębieniami, tu jest o tyle łatwiej, ludzie, z tym czyszczeniem. O, tu nie musiałem akurat, nie z dwóch stron. Ale jak były te części kości z wgłębieniami, to o Jezus Maria, to za dużo czasu zajmuje, patrzcie na to. To już moim zdaniem powinno być tak, króciutko cyk, króciutko cyk. Króciutko, cyk. Jeszcze ten pędzel, on się tak blokuje chamsko, nie? I to tak... nie do końca jest wiadomo, czy już jest git, czy jeszcze nie jest git. No, no patrzcie na to, no ile? To już jest moim zdaniem za długo, bo tych elementów jeszcze będzie z 5 kolejnych, które będziemy musieli zrobić. Na tym... Ja rozumiem, że to ma być symulator i tego typu rzeczy, no ale wiecie, no... Te najlepsze symulatory sprzedają się tak i ludzie w nie grają przede wszystkim z tego względu, w sensie te symulatory takie playwayowe, że one są po prostu przyjemne, a nie nużące w którymś momencie. Szczególnie jeszcze pierwsze, wiecie, prawdopodobnie krótsze, szybsze misje. Może, no. Że to jednak jest symulator, ale on jest taki dosyć uproszczony, nie? No i teraz możemy sobie to rotate'ować, ale no to mówię, to jest takie już... Okej, wszystkie kości do rotate'a. O i tak, i wyczyśćmy sobie to od nowa najlepiej teraz, cyk. Żeby było. Dobra, to już na szczęście szybciej po tej stronie jak będzie, jak po tamtej poczyściliśmy prawdopodobnie. Okej, minimalnie szybciej, ale to jest moim zdaniem za długie. To jest troszeczkę za długie po prostu. Można byłoby to szybciej zrobić. Patrzcie, o tu no, no i co ja teraz czyszczę? No, no tak nie wiadomo co ja teraz czyszczę. Ja bym chciał to wyczyścić, a to tak nie czyści tego co ja bym chciał wyczyścić, no nie wiem, gdzie ja muszę ten pędzel ustawić, że to poczyściło. Tu może... Widzicie, to tak nie do końca też łapie zazwyczaj. Ale dlatego widzicie, takie filmy powstają, może nie wiem, może twórcy zobaczą ten film, może ktoś im też podeśle sposób. O, to już jest lepsze, to już jest szybsze po prostu, patrzcie, z jednej strony cyk, cyk, wiadomo, że jest, że coś robimy, ale jest to na tyle szybkie, że nie nudzi, nie? Że nie nuży po prostu, patrzcie, z jednej strony cyk, obsikamy to, wypełnia się ten pasek, no przecież jak malujemy te ściany w House Flipperze, czy robimy inne rzeczy w tych symulatorach, to też wiadomo, że nie robimy na 100% tego tak jak się powinno, nie? Przecież nierówno, fest, ale jest po prostu ten pasek, on się wypełnia i my mamy zrobioną jakąś tam część zadania, nie? I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo spoko. Dobra, no tu jest nawet trudno to psiknąć, szczerze powiedziawszy, bo to tak nie łapie za bardzo. Dobra, psikaj, psikaj. Psikaj, psikaj, tańcz, tu. No dawaj, dawaj, no dawaj, no psiki. Te mniejsze elementy się gorzej robi, szczerze powiedziawszy, niż te większe elementy. A zobaczycie, jak zaraz będziemy jeszcze robili te elementy z, Boże, z tym kręgosłupem, nie? Z tymi, te kości, jak będziemy ogarniać. Dobra, teraz też moim zdaniem chyba, chociaż zobaczymy, jak tu to będzie wyglądać. Tutaj wygląda to trochę szybciej, że idzie, ale też będziemy musieli prawdopodobnie z dwóch stron robić. No i mówię, na większych idzie to w miarę szybko. Ale na mniejszych już będzie to prawdopodobnie troszeczkę wolniejsze. To nie wygląda tak źle w tym momencie, ale znowu mówię, no ja robiłem te chyba najtrudniejsze na początek, wcześniej, na tamtym odcinku, kości akurat, nie? Które mają dużo wgłębień, zagłębień i tam było zabawy z tym. Teraz co robimy w ogóle? Przepalamy. Jeżeli ktoś się na tym zna, to może napisać, na czym to polega. Że co my robimy tak naprawdę, od czego jest to przepalanie, bo przed chwilą to jakimś preparatem psikaliśmy. Teraz to jakoś tam przepalamy, ale co to daje to przepalenie, to nie mam bladiego pojęcia. Dobra, czy możemy to przepalić z tej strony, żeby nam zaliczyło? Chyba nie, więc teraz musimy to po prostu na drugą stronę przenieść. I mówię, te większe, patrzcie, te większe jeszcze jakoś to łapie, nie? I nawet szybko schodzą. Ale z mniejszymi zawsze jest po prostu dużo zabawy. Dobra, może to przejdzie teraz szybko. Teraz powinno szybko pójść, bo już z jednej strony zrobiliśmy całą jedną stronę. Okej. No te idą zdecydowanie szybciej. Jeszcze jak ja też wiem mniej więcej już co mam zrobić, to idzie troszeczkę szybciej. O, ale tu, o, łapie i dłużej. Widzicie, dłużej nam schodzą te małe kostki niż te duże po prostu często i gęsto. No, o, no, 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 złap tu. Złap tu, złap tu. Dobra, cyk, cyk. Jeszcze chyba jedna faza nam została, mam wrażenie. Znowu będziemy tym pędzelkiem chyba malować. Albo będziemy spryskiwać jeszcze.
Zaraz zobaczę. O, wow, to dobra, to jeszcze jest. Kolejna faza. Czy to było szybkie? Tak, to chyba była akurat nie ta fajniejsza i szybsza, bo można sobie tak o zrobić. Po prostu patrzcie, cyk, cyk, o. I to patrzcie, jak to ładnie, ładnie szybko czyści, nie? I robota jest done wtedy. W ogóle ciekawi mnie to, że te niektóre elementy, patrzcie, robimy tak i one się zaliczają, chociaż z jednej strony tak naprawdę robimy, nie musimy na drugą w ogóle w niektórych przypadkach. To jest chyba jak ten przedmiot się ustawi, nie? Bo on się czasem ustawia z tyłu, czasem on jest z przodu i trudno to wyczuć, kiedy to się dobrze zrobi, bo widzicie, przejeżdżamy po tym i to jak się samo ustawi, tak na dobrą sprawę, to było szybkie i teraz jeszcze jedno psikanie chyba. Dobra, psikaj, psikaj. No, psikaj, proszę cię. Dobra, te mniejsze elementy. No patrzcie, o, to ma problem z psikaniem. Dajesz, dajesz, okej. No, mówię, to minimalnie to przyspieszyć byłoby git, niektóre te elementy i byłoby super już. Bo to jest kolejna fajna rzecz, nie? Którą można robić. Czyli musimy tam ileś tych warunków później spełnić, żeby taką kostkę tam dalej po prostu dorzucać do tego szkieletu, który mamy ustawiony, bo to na tym polegać ma chyba. Dobra, jeszcze to cyk. Okej. I cyk, i jeszcze nam dwie części zostały prawdopodobnie, to i to jeszcze chyba tak. I będzie spsikane. I teraz możemy to już układać, także to jest przynajmniej tyle, dobrze? To dosyć szybko poszło, jeżeli chodzi o tę część. Dobra, co to jest? To jest w ogóle jedna z łap chyba, na to wychodzi. Tu jakiś ten. Okej, tutaj ramię, cyk. O, tu kostki na palce będą teraz. No, 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 proszę cię, tutaj dołącz, pazur. Ale patrzcie, jaki szpon potężny. Przepotężne szpony. O, te kółeczka to będą tu do układania, no nieźle, nieźle to będzie do układania teraz, cyk. Okej. Super, nam idzie. Dobra, no to dosyć szybko powinno pójść, to powinno pójść dosyć szybko. Akuratnie tutaj przed paliczkiem, cyk. Cyk, no dajesz, dajesz, cyk. Gdzie nam to w ogóle, czemu nie mogę sobie... O, a to trochę niefajnie wygląda, patrzcie, bo trudno nam teraz będzie jeszcze pochwycić te dolne rzeczy. Musimy się sfokusować tak jakby specjalnie na kościach, żeby w ogóle to widzieć tutaj. Dobra. Ciekawe, dlaczego to jest z takich małych części zrobiony, akurat nie ten palec, a ten drugi był tylko z trzech bodajże. Dobra, i to sobie już zabieramy i wkładamy tutaj, gdzie powinno stać. O, jedna część zrobiona. No i teraz musimy zrobić dosłownie dwa razy jeszcze to samo, tylko z kolejnymi częściami, więc ja myślę, że po prostu ja to będę tu robił na nagraniu, a wam będę po prostu w miarę to przyspieszał, nie? No bo to jeżeli mam to samo robić za każdym razem teraz, to nie wiem, czy chcielibyście to widzieć w tej wolniejszej jeszcze części. I co, to, czyli to mogę, o, patrzcie na to, ile tu jest zabawy. Dopiero tu, o Jezusku, aż mi się to przypomniało, oh my god. O, ile tu będzie zabawy, o, najwięcej będzie z tym. No bo patrzcie, ile tu mamy takie drobne elementy. Mamy góra, dół, no z tym jest po prostu magia, magia z tym będzie, proszę państwa, nomć. No mówię, najdłużej schodzą dwie części, wypalanie to jako drugie. A jako pierwsze najdłużej ten pędzelek na takich elementach szczególnie, które są mega odwzorowane tutaj i mają dużo specjalnych miejsc. Okej, dobra, no i teraz to możemy złożyć. No i szkoda, że jesteśmy sfokusowani prawdopodobnie na jakimś elemencie i teraz jak możemy to zrobić? Tak, dobra, cyk. Cyk, oczodoły. Cyk. I układanie tych kręgów wszystkich teraz. Ale to wygląda w ogóle, nie? Zabójczo. Dobra, cyk. Od największego do najmniejszego. Cyk. Cyk. I jeszcze jeden element i jesteśmy w domu z tym. I zostanie nam jeszcze trzeci fosil tak naprawdę do ogarnięcia.
Super. I to sobie tu wkręcamy. No i została nam praca przy trzecim fosilu. Od początku. No dawaj, no wcinaj się. O, ale to nas czeka trochę zabawy przy tym w takim razie jeszcze. No widzicie na to? Patrzcie na to, ten element mały taki, jego dużo trudniej się pędzelkuje czy cokolwiek robi niż w tych większych elementach. Dobra. Super, super idzie. Świetnie. No szkoda, że to się tak nie wyciera dobrze akurat, nie? Teraz, o. Jak mamy to zrobić, żeby nam zaliczyło tam trochę niżej? No nie możemy tego po prostu zrobić. Pędzelek wypalanie, żeby mniej więcej zajmowały tyle czasu, ile reszta tych robót przy tych kościach. Ja bym miał tutaj, nie wiem, 15 minut szybciej, czy 10 minut nawet co najmniej szybciej. By to wszystko śmigało i naprawdę fajnie by się w to grało, przyjemniej. Szczególnie, że wiecie, później prawdopodobnie ja czuję, że może tych kości być więcej, elementów może być więcej, które będziemy potrzebowali. Ze składaniem po prostu samych elementów, które się na to wszystko składają, to tu jest dosyć sporo, nie? I nawet samo to sprawia, że mogłoby po prostu to te elementy niepotrzebne aż tak iść trochę szybciej, w sensie ten właśnie pędzelek i to wygrzewanie, nie? Bo już same elementy i ich mnogość sprawia, że dużo czasu na pewno na to nam zejdzie i na to poświęcimy. Dobra, cyk. Okej, okay, no i to sobie zabieramy. A, no tak, to idzie na tułów i na ogon. Okej, okay, spoczko, całkiem fajnie to wygląda. No i proszę Państwa, mamy chyba tę część gotową. Nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo tu jeszcze nie byłem. A, czyli coś jeszcze możemy zrobić? Czyli możemy jeszcze wystawę sobie ustawić? Czy jak to będzie wyglądało tak naprawdę? Sami sobie ustawiamy to? Dobra, czyli ustawiamy jeszcze trawę, jakieś takie... No patrzcie, ile my tu mamy elementów! Więc naprawdę, bez kitu, jak mamy tyle elementów aż, które możemy tutaj wrzucić, to bez sensu jest, żeby tamte zajmowały tak dużo czasu. Okej, okay, dobra, no to mamy git i co dalej? Jak mamy to dalej zrobić? Coś jeszcze? Że możemy jakieś elementy sobie tutaj dodać, tak? No i jak ja mam nimi coś tu zrobić, poruszyć? Dobra, element tak, jakiś patyk or end the demo. A, czyli to całe demo po prostu było, tak? Jak rozumiem. A, czyli możemy sobie dekorować jeszcze wystawę, cyk, jakiś kamulec dać. Można nawet jakieś mini drzewko tu ustawić. O, i to jest naprawdę spoczko, że tyle jest elementów w grze. Czyli tym bardziej, jak jest tyle elementów, to tamte minimalnie przyspieszyć byłoby naprawdę super. I co? I teraz jest ok, bug mogę dać? Albo tu drugiego mieliśmy dać jeszcze? O Jezusku. Meskitu, tu jeszcze drugi miał wlecieć. Ok, no to się po prostu powiększy, tak? No. No i super. No damy jeszcze jakiś tam kamyczek taki. Jakiś głazik. Bug. Back. I chyba to tyle, tak? No i mamy ustawione, patrzcie na to. Mamy ładnie to wszystko ustawione, pięknie. No i to chyba byłoby na tyle, jeżeli o to chodzi, tak? Czy możemy jeszcze ludzi tu wpuścić? Coś takiego? A możemy sobie dodać do wishlisty. Demo przeszliśmy tak naprawdę, więc to była zajawka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się w takim razie spodobał. Tak jak mówiłem, myślę, że zrobić tutaj jeszcze, poprawić tych kilka elementów, żeby to było troszeczkę szybsze. Żeśmy mogli dzięki temu skupić się bardziej dłużej na tych elementach dodatkowych, dekoracyjnych i byłoby super. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!